świat cyfrowy łączy się z światem rzeczywistym, tak? Jak dzisiaj jesteśmy w sklepie Leroy Merlin, duża hala, ale rzeczywiście tego typu nawigacje wewnątrz sklepu, pracujemy nad technologiami tak, żeby nawet w takich zamkniętych pomieszczeniach z precyzją, z dokładnością kilkunastu centymetrów móc lokalizować klienta i produkt. I te technologie są dostępne na rynku i one coraz częściej są już implementowane w telefonach i aplikacjach, które wykorzystują firmy handlowe do tego, żeby wskazywać klientowi, gdzie dokładnie znajdzie produkt, którego szuka. Pracujemy też nad technologiami wirtualnej rzeczywistości, gdzie na smartfonie możemy obejrzeć dany przedmiot w trzech wymiarach. Możemy sobie go obrócić, zobaczyć. Też takie technologie już są dostępne i bardzo często w sklepach internetowych już są stosowane. Technologie wkraczają coraz dynamiczniej również do strefy handlu. Coraz więcej konsumentów deklaruje, że zanim dokona decyzji zakupowej, konsultuje się ze swoimi znajomymi, sprawdza ofertę w sklepie internetowym bądź na stronie handlowej firmy i dopiero to jest podstawą do tego, żeby odwiedzić sklep. I my odczytujemy te tendencje na rynku dziś w sposób symboliczny. Uruchamiamy naszą mobilną platformę obsługi klienta i kontaktu z naszymi klientami. Platforma działa na telefonach mobilnych, zawiera szereg aplikacji, które mają ten kontakt i tworzenie relacji z klientem ułatwiać, ale też dawać okazję pracownikom do nawiązywania relacji i tworzenia społeczności również wewnątrz firmy Leroy Merlin. Produkt, który ogłaszaliśmy w zeszłym roku w Barcelonie, nazywa się projektor. Projektor jest takim urządzeniem nie tylko służącym jako projektor, ale jest przenośnym urządzeniem, który może nam służyć do interakcji, czyli jesteśmy w sklepie, ja puszczam prezentację, na przykład wizualizację, jak pani kuchnia będzie wyglądała w przyszłości, a pani interaktywnie zmienia poprzez nawigację na stole. Możemy też wyobrazić sobie, że ten projektor faktycznie służy jako rzutnik na ścianę i wyświetla dostępną kolekcję w sklepie z odzieżą. I my możemy klikając wybrać sobie, co nas interesuje. Sprzedawca nam przynosi i my przymierzamy to, co wybraliśmy jakby ze świata internetowego. Więc bardzo duże jest przemieszanie się właśnie rozwiązań takich internet rzeczy online'owych ze światem rzeczywistym.